celebrować będzie 850 biskupów, 50 kardynałów i ponad 12 tysięcy księży. Każdy z nich ma na sobie ornat zaprojektowany przez kolegę z naszego komitetu, Macieja Cieśle, który po 10 miesiącach walki z chorobą nowotworową odszedł do Pana 2 lipca. Ojciec Święty Macieja wspominał również podczas występu w ognie papieskim. Jego postawę życiową pokazał nam młodym jako wzór do naśladowania. Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. Z Duchem Twoim. Teraz słowo powitanie skieruję do Ojca Świętego, arcybiskup, metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz. Drogi Ojcze Święty, witamy Ciebie wśród młodych i biskupów. Cieszymy się z Twojej obecności tutaj. Przed Tobą młody Kościół trzeciego tysiąclecia. Przed Tobą niezmierzona rzesza stróżów poranka z całego świata. Czuwali tu całą noc, a teraz pragną uczestniczyć w Eucharystii wieńczącej Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Polsce. W tych dniach zwołani przez Ciebie spotkali się na polskiej ziemi, aby dać świadectwo radości Ewangelii. Dzielili między sobą, a także z nami wszystkimi, entuzjazmem wiary,
która rozjaśnia mroki zła i przemocy, cierpienia i śmierci. Dzielili się wiarą, która otwiera horyzont nadziei i wskazuje drogę miłości i służby. Drogę prowadzącą do życia. W tym miejscu, które nazwaliśmy Campus Misericordia, Polem Miłosierdzia, witam Cię, Ojcze Święty, w imieniu wszystkich zebranych. A wraz z Tobą i ze wszystkimi zebranymi pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dzięki transmisji radiowej, telewizyjnej oraz internetowi łączą się z nami na całym świecie. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Jest pośród nas Jezus Chrystus, Zbawiciel człowieka. On dzierży w swym ręku losy świata. On i tylko On ma słowo życia wiecznego. W tej mszy świętej pamiętamy o wszystkich naszych braciach i siostrach, którzy cierpią w naszym niespokojnym świecie. Modlimy się za nich. Modlimy się dla nich o dar pokoju w ludzkich sercach i w każdym zakątku ziemi. Ojcze Święty, Kościół w Polsce wyraża swoją solidarność, ofiarując dla Caritas Libańskiej ambulans jako pamiątkę tych Światowych Dni Młodzieży. Wdzięczni za Twoją obecność, modlimy się również w Twoich intencjach, Ojcze Święty. Niech Pan użycza Ci sił w służbie Kościołowi. Niech wspiera Cię orędownictwo Maryi, Matki Chrystusa, a także orędownictwo świętego Ignacego Loyoli, patrona dnia dzisiejszego oraz świętego Jana Pawła II, papieża młodych i Bożego Miłosierdzia. Jest tu wielu Polaków. Ojcze Święty, pozdrawiam wszystkich z Wieliczki i Brzegów. Trzeciego tysiąclecia. Przed Tobą niezmierzona rzesza stróżów poranka z całego świata. Czuwali tu całą noc. Niektórzy przyszli nad ranem. A teraz pragnę uczestniczyć w Eucharystii wieńczącej Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie, w Polsce. W tych dniach zwołani przez Ciebie spotkali się na polskiej ziemi, aby doświadczyć radości Ewangelii. Dzielili się między sobą, a także dzielili się z nami wszystkimi entuzjazmem wiary, która rozjaśnia mroki zła i przemocy, cierpienia i śmierci. Dzielili się wiarą, która otwiera horyzont nadziei i wskazuje drogę miłości i służby, drogę prowadzącą do życia. Na tym miejscu, które nazywaliśmy Campus Misericordia, Polem Miłosierdzia, witam Cię, Ojcze Święty, w imieniu wszystkich zebranych i w imieniu wszystkich Polaków, a wraz z Tobą i ze wszystkimi zebranymi pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dzięki transmisji radiowej, telewizyjnej oraz internetowej łączą się z nami na całym świecie.
Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Jest pośród nas Jezus Chrystus, Zbawiciel człowieka. On dzierży w swym ręku losy świata. On i tylko On ma słowa życia wiecznego. Pamiętamy i modlimy się w tej mszy świętej o wszystkich naszych braciach i siostrach, którzy cierpią w naszym niespokojnym świecie. Modlimy się o dar pokoju w ludzkich sercach i w każdym zakątku ziemi. Ojcze Święty, Kościół w Polsce, wyrażając swoją solidarność, ofiaruje dla Caritas w Libanie ambulans jako Twój dar z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Dzięki za Twoją obecność. Modlimy się również w Twojej intencji, Ojcze Święty. Niech Panu użycza Cię sił w służbie Kościołowi. Niech wspiera Cię orędownictwo Marii Matki Jezusa, a także orędownictwo świętego Ignacego Loyoli, patrona dnia dzisiejszego. A trzeba powiedzieć, że także i Twojego patrona oraz świętego Jana Pawła II, papieża młodych Bożego Miłosierdzia. Padre Santo, ti chiediamo di presiedere Eucaristia e il dono della tua parola di pastore della Chiesa Universale. W słowach powitania rozpoczynają się obrzędy wstępne mszy świętej. Jeszcze zanim się rozpoczęły te obrzędy, Ojciec Święty pozdrawia. Członków Komitetu Organizacyjnego przed Ojcem Świętym stoją członkowie sekcji komunikacji i wydarzeń centralnych. Te sekcje, jak i wiele innych, odpowiadały i organizowały to piękne wydarzenie, którego z dumą możemy podkreślić, jest dzisiaj ostatni dzień, z lekkim też smutkiem, nostalgią, ale i poczuciem wielkiego wyzwania, że my, członkowie Komitetu, mamy teraz zadanie, aby głosić to Boże Miłosierdzie i posłuchać polecenia Ojca Świętego i tak realizować każdy dzień swojego życia. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.